No i Miło tra. cię widzieć. No, działa. O, trochę czasu. No miło, poczekajcie. Macie w ofercie jakieś niestandardowe rozrywki? Niektórzy klienci lubią sobie przy okazji zagrać w kości. Kręci cię to? Być może. Zapraszam was. Ja mam w końcu już do wypicia w tym odcinku. Dużo was pracuje w wyzimie? Tak. Sporo, ale ja najładniejsza. Oczywiście. Miło cię widzieć. No dobrze, no ale ja bym chciał... Może trochę prześpimy się. Nie mam ochoty. Dlatego, no właśnie, muszę tu się dostać. Muszę do Kelsztajna jeszcze pójść. Dobra, idziemy do Kelsztajna, bo to tam to wystarczy. Zobaczymy, co u Kelsztajna się dzieje. Musimy się z nim rozmówić. Czy mogę ją porozmawiać? Może pójdę. Bywaj. Ja bym chciał bardziej, żebyś tym ma panienką tam za ten. Ale najpierw pójdę do Kelsztajna. Wypełnij me serce. Jezus Maria, normalnie. Jeszcze obejrzałem sobie, bo mam szczerze, film pod tytułem, który się nazywa Bogowie. Naprawdę piękny film. Na waszym miejscu bardzo, bardzo go polecam. Diabli nadali. Ze względu na to, jak można powiedzieć, że chciałem... Zawsze chciałem zamykać kanał, ale mówię, nie, 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 powiem tak jak Religa. On cztery transplantacje serca zrobił. Naprawdę. Uparty ten skurczy byk. Poważnie. Zobaczymy, czy coś w szafie jest, co mi się przyda. Niezwykle nic tu nie ma. Kelsztajn, chodź tutaj. Musimy se porozmawiać. Przepraszam, zamyśliłem się. Aha. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie. No właśnie. Masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej Wyzimie. Znam tę bajkę. A. Piętrze kulewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Będę nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. Aha. Skrócie rodzi potwory. No to fajnie. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową. Ta, już ci dam! Rozsławi moje imię. Posiądę tajemnicę maga ukryte we wieży przez... Nie dam ci tego. Nawet to nie myśl. Wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp. Ooo! Możemy zacząć. Zaczniemy. Ładna sumka. Zobaczymy, coś może. Mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby no było to... łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. Zobaczymy. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy za... Masz na myśli jakiś konkret... No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro. O Jezus Maria. Oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo... Dobra, no to fajnie. Albedo? No fajnie. Ale poczekajcie, ja jestem z Kelsztajnem, muszę porozmawiać. Kelsztajn. Trzeba coś jeszcze dowiedzieć, z tego co wiem.
Porozmawiajmy o Salamandrze. Właśnie, co ty masz mi do powiedzenia, mój drogi przyjacielu? Masz jakiś związek z Salamandrą. Chyba żartujesz, ja? No nie, ja. To właśnie. No, stary, no, gadaj, no, już. Pewne fakty wskazują na twój związek z Salamandrą. Prawda. Jakie fakty? Ranny z Salamandry wypowiedział twoje nazwisko. Właśnie. Ten człowiek? No tak, to możliwe, przecież wynająłem go. Po co? Do czego był ci potrzebny? Do pomocy w moich eksperymentach. Nie wiedziałem, że należy do jakiejś tajnej organizacji. Jasne. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny? Bronił mnie przed Salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. Ryzykował dla mnie życie i twój sarkazm tego nie zmieni. Przestań, ględzi. Nie wierzę ci. Nie. Coś tu śmierdzi. Poszlaki to za mało bym zdecydował. Zostawmy na razie ten temat. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróć. Czyli Kalkstein. Znowu to śledztwo stanęło w martwym punkcie. Tak samo Talar. Vivaldi, poszukiwany. Gera. Ale gdzie ten Raymond jest? Pokaż. No to popchnę jeszcze tą fabułę do przodu. Ale jeszcze... A mogę? Pójść? Brawo na groble. A może... Wiecie co? Czy jak zdobyć ten cholerny klucz? Cały czas próbuję to znaleźć. Może pójdziemy do grabarza, może ma jakieś problemy. Co wy na to? Może do Talara pójdziemy? Jak wy myślicie? Ten temat? O, zapytamy się, bo jest. Nie tylko pieniądze i pieniądze. O. Tego tak? Też. Bot, da. Jaki zimny. Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie spore... Potrafisz opisać stwory? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują... Interesy z tobą to prawdziwe... 400 to będzie się opłacało. No, ja myślę... No dobra, porozmawiajmy. Tak? A co masz u siebie do sprzedania? Wartościowego. Zdjęcie. Sprzedamy, bo po cholerę mi to świadectwo. Dobra. Idziemy najpierw do Talara może. Talar! Pytamy Talara. Nie poszedł do siebie. Zapytamy się Talara o grabarza. Może on coś będzie wiedział o niego. Ciekawe, czy Talar coś tu będzie miał ciekawego. Bo chcę zdobyć tam te gule, zabić. Al gule. Jest Talar? Może tu coś prze... właśnie. Może coś znajdziemy ciekawego. To się przyda. Nie wątpię. Coś mi tu śmierdzi. Gdzie jest ten Talar? Kto to mnie okradł? Nie. Nie, a to co to było? Nie. Gdzie ten Talar teraz poszedł? Kurziwa, bo mi jest potrzebny. Nie, poszedł szukać tego... grabarza.
proszę. Dobra. Podróżny. Szanie. No szanie nie jest potrzebne. Pucybus. Co zrobię? Sorry, szanie. A co to? Misio Gogo. Za mało mi płacą. Twój pech. Coś tu może? Nie zawracaj mi głowy. Wystarczy, że mi nogi widzą. Czekaj, zapytamy się grabarza może, czy ma coś od Talara. Oj, tylko leżysz, słoneczko. Ja nie. Dlaczego? Bo trupy grzecznie. Powiedz mi o czymś. O co chodzi? Co to? Panie, nie. Pisz sobie? Nie, dobra, gdzie jest ten Talar? Dobra, wrócę jak tylko Talar będzie.